Może nie wszyscy kojarzą, ale jest taki, nie wiem, serwis i w sumie kanał też TV Gry. Generalnie oni ostatnio poupadali. W sumie to się zaczęło gdzieś tam mniej więcej, jak Gonciarz z nimi chyba coś tam też robiły, bo dla nich pracował czy coś w tym deseń. Później jakaś inna jeszcze ekipa się pojawiła, ta też ekipa powychodziła i teraz generalnie jakieś duże zmiany na TV Gry zaplanowali, więc to jest jakiś taki materiał, koniec starego TV Gry, o to, co planujemy dalej, więc posłuchajmy sobie, co tutaj ciekawego opowiadają i jakie zmiany będą na TV Gry. Mały komunikat na początek, to jest bardzo długi film, w którym po prostu gadam, ale przechodzę przez różne tematy. Film został podzielony na rozdziały, więc jeśli interesuje Was coś bardzo konkretnego, to możecie przeskoczyć do momentu, który Was interesuje. Cześć, Patryk. Ale oczywiście polecam przesłuchać. Czego tak naprawdę są kobiety? Dzień dobry. Dzisiaj nagrywam dość nietypowy materiał, jak na to, co się zazwyczaj u nas pojawia. Zazwyczaj nie publikujemy takich materiałów z ogłoszeniami, zazwyczaj publikujemy to gdzieś na socialach, ale postanowiliśmy, że zmiany, które się dzieją, są na tyle duże, na tyle ważne i dotykają tak wielu aspektów naszej pracy, że trzeba przygotować takie wideo, które no jasno powie o tym, chcą. Co się stało, że do tych zmian dochodzi i co będziemy robić dalej, szczególnie, że zmiany są na tyle poważne, że teoretycznie wydawać by się mogło, że to koniec TV Gry i w pewnym sensie, tak jak to zresztą pisałem na Instagramie, jest to koniec TV Gry, bo będziemy zaczynać coś zupełnie nowego, co nie będzie miało aż tak wiele wspólnego z tym, co robiliśmy dotychczas, ale przejdźmy sobie przez wszystko po kolei. Jeśli ten film ma bardzo dużo cięć, to wybaczcie, ale pewnie mówię pewne rzeczy na 37 razy, żeby jakoś to sensownie wybrzmiało i żeby to miało sens i żeby przekazać dokładnie to, co chcemy przekazać. Nie ma tu żadnej firmy PR-owej, która napisała mi, co mam powiedzieć, żeby było dobrze. Mimo, że nazywam się Michał, to też nie mam takiej białej tablicy z rozrysowanym planem na poprawę wizerunku, to zostawiliśmy trochę innemu Michałowi. Nie, nie jest, niestety. A postaram się Wam po prostu opowiedzieć, no właśnie, jak dotarliśmy do tego, że dzisiaj ogłaszamy zmiany. 2 lata temu z małym hakiem internet obiegła wieść, że nasz ówczesny szef, czyli Gambrinus, odchodzi z TV Gry. To nie byłyby oczywiście wszystkie informacje, jakie na tym etapie posiadaliśmy, no bo wiedzieliśmy, że Head też będzie odchodził. Zresztą ta decyzja jakby zapadła niedługo po tym, jak Grzesiek zdecydował się odejść. Z czasem bardzo niedługim też dowiedzieliśmy się, że i Kacper, i Adam, czyli Fangoten, nie będą kontynuować też współpracy z nami. Zdarzyło się. Była to naturalna kolej rzeczy. To jest coś, co wielokrotnie powtarzaliśmy i co do czego ja też wyznaję taką zasadę. I ona ma miejsce również dzisiaj, że to, co robimy, mimo że wydaje się być taką super fajną, zgraną ekipą na YouTubie, to dla nas zawsze było to jednak praca. Nie rozumiem generalnie, Patryk, tego pytania, wiesz? Ciężko mi odpowiedzieć, natomiast raczej bym tego typu sprawy zostawił w spokoju. To tak ode mnie, nie? Jeśli chodzi o tego typu sprawy. Pracą. Była to praca, którą wykonywaliśmy przez, no niektórzy, bardzo wiele lat, co też oznacza, że tak jak z każdej pracy, gdzieś tam w pewnym momencie decydujemy się odejść i ruszyć robić swoje. My chociaż nie mieliśmy wprost takiej informacji od chłopaków. Ale żeby nie było, rozumiem chęć zadawania pytań, bo w sumie jest tak Ama i tak dalej, ale no. Czy pamiętam kanał Hyper? Oczywiście, że pamiętam, jak u rodziców mieszkałem, była telewizja, no to bardzo mocno oglądałem, zwłaszcza jak leciały animce tam, to już w ogóle, nie? Na starcie raczej spodziewaliśmy się, że wystartują ze swoim projektem i myślę, dokładnie, że żaden z pytanie nas właśnie, nie był tym, czy ten kanał jeszcze istnieje? Że ten projekt wystartował razem. Od samego początku nie było jakiegoś takiego nastawienia, że ja wiem, chyba, coś jest niehalo, że nagle przez jakiś czas w ogóle nie było tego kanału, nie nadawali. Kolegów, którym się dobrze powodzi, to bardzo mała oglądalność była wtedy. Pojawił się w pewnym momencie taki etap nie zazdrości, bo oczywiście wiele osób powie, że to zazdrość o lepsze wyniki tych lepszych ludzi, którzy jako nie, teraz jest tylko historią. Sad face. Przez 2 lata mierzyliśmy się z tym w komentarzach i pewnie będziemy się z tym mierzyć nadal. Więc to nie była zazdrość, to była wewnętrzna irytacja na sytuację, w której cały czas jesteśmy porównywani do osób, które poszły na swoje, które myślę też nie zależy im na tym, żeby cały czas być kojarzonym z etapem swojego życia, który zostawili za sobą, a którzy bardzo chcieliby być kojarzeni z tym, co robią teraz. No, prawidłem pasującym do bardzo wielu etapów. My też chcielibyśmy być kojarzeni za nasze obecne działania, za nasze obecne filmy, materiały, a nie za to, co robiliśmy te lata temu. I oczywiście rozumiem, że niektórzy uznali, że takie rozejście i powstanie konkurencyjnego, jak to się określało, kanału
jest prostym komunikatem, że no tak, teraz TV Gry są ci gorsi, bo tam są ci nieciekawi ludzie. I rozumiem niektóre z tych osób. Rozumiem ich o tyle, że kiedy patrzyłem na TV Gry przez lata, to ten kanał oglądało się z dwóch powodów. Albo dla tematów, które na tym kanale były, albo dla ludzi, którzy te tematy realizowali. Bardzo często było tak, że ktoś lubił filmy tylko jednej osoby, a nie lubił całej reszty. Albo ktoś po prostu lubił te filmy, gdzie była interakcja całej grupy osób ze sobą, a solowe materiały może niekoniecznie kogoś interesowały. I to było zupełnie okej, to było zupełnie naturalne i stąd, kiedy ta duża grupa odchodzi, to bardzo normalne jest to, że odejdzie z tym też. Dlaczego TV Gry się rozpadło? Nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem, że rozchodziło się o hajsy, nie? W głównej mierze, nie? W głównej mierze rozchodziło się o hajsy, nie? Chcieli gdzieś tam trochę więcej, no bo jednak popularność tego kanału była dosyć spora, zwłaszcza tych osób, które gdzieś tam odeszły teraz i teraz prowadzą swoje oddzielne kanały, ale mówię, to tylko tak słyszałem, nie? Nie wiem, czy to faktycznie jest prawda, czy też nie, to ciężko mi powiedzieć, no ale być może jeszcze usłyszymy tutaj w tym materiale, nie wiem, czy faktycznie to też będzie prawda, do know, ale na pewno osoby, które podchodziły z TV Gry mają swoje kanały i gdzieś tam prowadzą swoje kanały, gdzieś tam właśnie te, które mówił, że mają jakąś tam swoją popularność, ale też trochę dużo prawdy powiedział tutaj, że jedne materiały są bardziej oglądane, na przykład, nie wiem, albo są właśnie solo i te dane osoby są bardziej oglądane niż drugie, albo jakieś grupowe i tak dalej. To kwestia gustów, nie? Tak de facto i chyba tematyki też tych materiałów, tak by to wychodziło, nie? Ale no, zobaczymy, co tutaj dalej powiesz ciekawego. Część widzów, co zresztą przez ostatnie dwa lata działo się regularnie. My postanowiliśmy sobie, że to nasze TV Gry, które sobie wystartujemy pod moją odpowiedzialnością, będzie troszeczkę inne. Nie będzie aż tak luźne, będzie bardziej redakcyjne, będzie sięgało do tych korzeni, z których się wywodzimy jako firma, czyli z serwisu, który był tak naprawdę prasą grową, tylko w internecie. Zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata masę materiałów, z których jesteśmy naprawdę dumni. Jakbym miał wymienić coś, co jest naszym chyba takim najbardziej satysfakcjonującym osiągnięciem, jeśli chodzi o ilość włożonej w to pracy, to jest nasza dwugodzinna historia serii Assassin's Creed. Jakby powtarzam się z tym wielokrotnie, ale to był taki naprawdę duży wyczyn zespołowy, który przyniósł nam też bardzo fajne efekty. Była masa Assassin's Creed sam lubię. Ludźmi. Niektóre się oglądały gorzej niż przeciętne filmy, ale nie zmieniało to satysfakcji, że tak czuliśmy, że robimy rzeczy, które nas satysfakcjonują i że to jest kierunek, który nam po prostu pasuje. Zmieniliśmy też system pracy, mocno ograniczyliśmy liczbę filmów, żeby trochę więcej przestrzeni dać autorom do wyrażenia tego, co chcieliby swoimi filmami wyrazić. I przez te dwa lata, robiąc te wszystkie materiały, myślę, że dotarliśmy do momentu. W sumie to jest dobry sposób, ponieważ jak są filmy robione zbyt szybko i chcą jak najszybciej wypuścić je, no bo jest taka gdzieś tam potrzeba, albo nie wiem, chcą właśnie trafić w algorytm, czy jak to tam zwało, to później właśnie to powoduje, że są trochę te materiały niechlujnie robione, to akurat prawda jest. To pewnie tak jak mówisz, jak rozdzielić intensywność robienia materiałów kilku członków, można bez problemu oszukiwać na intensywności swojej pracy. Coś jak na kanale sportowym, gdzie Stanowski robił robotę, a wszyscy tyle samo zarobili. True, to jest akurat w punkt. To akurat jest punkt, ale tam akurat, jeśli chodzi o kanał sportowy i Stanowskiego, no to tam po prostu się nie dogadywali, przynajmniej tak Stanowski gadał, jak oglądałem te jego materiały, po prostu gdzieś tam się nie dogadywali i Stanowski powiedział, no sorry chłopaki, ale odpadam, nie? A później ta cała inna taka drama, gdzie później i tak jeszcze zrobili w topę, bo jeszcze coś tam na jego temat gadali, na jakimś tam swoim, tam nie wiem, jakieś rozmówka czy coś w tym stylu, co też było dziwne, Stanowski gdzieś tam też właśnie komentował i tak dalej, że coś tam jeszcze ewentualnie ma na nich, nie? Pewnie miał, znając się, ale to są tego typu dramy, to tak jak na przykład cała Pandora Gate i tak dalej, jak był wysyp tych wszystkich innych youtuberów, którzy też komentowali, coś tam chcieli od siebie dodać, no to każdy gdzieś tam chciał na tym hypie gdzieś jakoś się wybić albo coś w tym stylu, więc no trzeba było te informacje mocno przez sito, kurde, nie? Przelewać, bo część tych informacji była, że tak powiem, z dupy wyssana, nie? I to dosłownie, nie? Ale no tak to właśnie jest, nie? Na tych YouTubach.
w którym jednak dogoniło nas to, co odwlekaliśmy przez wprowadzone zmiany, czyli to zmęczenie robieniem ciągle tego samego. Uważam, że bardzo chcieliśmy zakrzywić rzeczywistość, twierdząc, że wprowadzamy zmiany, robimy trochę inny content. I on był minimalnie inny, ale nie na tyle inny, by dać nam takie poczucie świeżości, dzięki któremu chcielibyśmy znaleźć te pokłady zupełnie nowej energii do robienia materiałów. I dlatego też jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, czyli w momencie, gdzie... A jeszcze tutaj przerwę mu, dlatego też właśnie warto chyba moim zdaniem brać jakieś dłuższe przerwy, po prostu zrobić sobie albo mocno rozciągnąć to w czasie, tak jak wcześniej mówił, te materiały, żeby nie było to tyle tak naładowane, żeby mieć gdzieś tam czas przemyśleć, spojrzeć na to jeszcze ewentualnie z drugiej strony albo innej strony, ewentualnie jeszcze z kimś skonsultować, jeśli mają jakiś taki większy zespół i tak dalej, więc tutaj ja mam trochę podobnie, jak ja swoje gdzieś tam robię materiały na YouTube, takie dedykowane, nie wiem, jakieś tam techniczne, bo coś nie stylu. Ja czasami, kurde, po 10 razy gdzieś tam siadam do nagrywek, bo zawsze za każdym razem mi się coś nie podoba, więc tak to właśnie jest, nie? Zarówno Jordan, jak i pan Mateusz zdecydowali się pójść trochę inną ścieżką. Ja wiem dokładnie jaką, ale też nie chcę o tym mówić wprost, nagrywam to przed publikacją ich filmów, bo no to od nich zależy, na ile chcą wam powiedzieć, co robią, co będą robić i czy jeszcze ich tutaj zobaczycie. My rozstajemy się, myślę, w bardzo pozytywnych stosunkach. Wiem, że Jordan chce przynajmniej na jakiś czas całkowicie zakończyć współpracę z nami, chce się skupić na swojej nowej pracy i robić też, myślę, dodatkowe rzeczy, które będą jego własnym projektem, a nie projektem robionym dla kogoś. A z Mateuszem, no to wszystko czas pokaże. No, chłopaki mają ode mnie zaproszenie do pojawiania się w odcinkach, jeśli tylko będą wyrażali taką ochotę i jeśli to jest mega spoko tym, co będziemy robić dalej. No dobra, to jakbym miał tutaj teraz taki wielki czerwony przycisk z napisem nie naciskać, to bym go właśnie nacisnął i zamknęlibyśmy definitywnie rozdział TV Gry, który ciągnie się od no pewnie 2013-2014 roku, czyli naszej intensywnej działalności na YouTubie. Proszę nie wycinać, jak się przejęzyczyłem w słowie działalności. I był to rozdział masy dobroci, masy fajnych wspomnień, masy trudnych wspomnień też, bo ta praca nie zawsze jest taka przyjemna, jak się na zewnątrz wydaje, ale zrobiliśmy dużo dobrych rzeczy, dużo materiałów publicystycznych. To było bardzo często rozmawianie o grach w sposób, który po prostu do wielu osób przemawiał, ale... Mam wrażenie, że tutaj poszatkowali to tak strasznie, bo jakieś takie dziwne ten, do powiedzenia były, jakby widział siebie i gdzieś co chwilę jakieś a tutaj szatkowanko niezłe było. Sami widzimy, że to nie jest coś, z czym my się już dłużej identyfikujemy. To nie jest coś, co czujemy, że jest jakąkolwiek szansą na danie nowego życia TV Gry. Bo to, że kończymy TV Gry, to jest jedno. Ale zaczynamy właśnie ten zupełnie nowy rozdział, który dla mnie trochę ironicznie nazywa się TV Gry 3.0. Bo kiedy 2 lata temu ogłaszaliśmy zmiany, to też napisałem, że wchodzimy w tą taką trzecią fazę. Tylko ona tak naprawdę okazała się fazą 2,5, a nie 3.0, bo trochę brakło nam chyba odwagi, żeby zaryzykować trochę bardziej. Nie brakuje jej dzisiaj, bo jesteśmy w takim momencie zmian, gdzie Jordan odchodząc i Mateusz odchodząc, tak naprawdę zostawili nam zespół, może nie, jakby nie traktujcie tego, że zostawili nam zespół, bo nie ma tutaj żadnej winy zrzucanej na nich, po prostu poszli robić swoje. I my jesteśmy w sytuacji, w której chcielibyśmy zacząć w pewnym sensie od zera. O ile od zera można zaczynać publikując treści na kanale, który mimo wszystko ma ponad 1 000 000 subskrypcji. No to skoro nie będzie gadanych materiałów, stania przed kamerą w taki sam sposób jak dotychczas, to co będzie? No mamy do dyspozycji 2 kanały. TV Gry Plus zawsze było takim kanałem wspierającym dla TV Gry i to jest też ten moment, w którym decydujemy się to rozdzielić całkowicie. Kanał TV Gry oraz kanał TV Gry Plus będą czymś zupełnie innym, jeśli chodzi o treści. Zacznijmy może od TV Gry Plus, bo będzie to trochę łatwiejsze. Roboczo kanał TV Gry Plus będzie tymczasowo nazywał się kanałem TV Gry Plus Gol, może TV Gry X Gol. Zobaczymy jeszcze, zostały nam całe 2 dni, żeby się zastanowić, jak to będzie wyglądać. To znaczy Gol, to znaczy co? Czyli tylko i wyłącznie zapłatną subskrypcję, czy co? Bo tak to trochę brzmi, nie? Dało. I na tym kanale będziemy publikować treści, które określamy sobie wewnętrznie jako hardkorowo redakcyjne. To będą faktycznie treści publicystyczne, które będą trochę w stylu tego, co znacie, które będą poruszały czasem nawet bardziej dokręcone redakcyjnie tematy niż dotychczas, ale nie będziemy ich robić sami,
Co więcej, my będziemy tam w mniejszości. Nie bez powodu nazywa się to TV Gry Plus Gol, ponieważ nasi koledzy z redakcji Gry Online, jako że też od pewnego czasu zaczynają wchodzić w temat wideo, to skupiają się właśnie na takiej robocie redakcyjnej. I żeby też nie wchodzić sobie w żaden sposób w paradę, postanowiliśmy tematycznie oddać kanał TV Gry Plus na te działania właśnie bardzo redakcyjne. Więc ci, którzy chcieliby wciąż otrzymywać taką treść bardzo zaangażowaną, treść trochę bardziej, powiedziałbym, standardową i merytoryczną, co też nie oznacza, że nie będziemy robić merytoryki na TV Gry jako takim, ale no myślę, że to, co widzieliście przez ostatnie lata i to, co widzicie na kanale gryonline.pl, który też na YouTubie się znajduje i publikuje przede wszystkim podcasty, to będzie właśnie kanał TV Gry Plus Gol. Tam będzie tych treści więcej, nie znikają flesze, ale właśnie za to pojawiają się rozmowy podsumowujące tygodnie, pojawiają się podcasty, będą pojawiały się materiały dedykowane i też czasem pojawią się materiały od współpracowników, które będą realizowane no właśnie w dość zbliżonej formie do tego, co znaliście na kanale TV Gry dotychczas. Kanał TV Gry za to przejdzie bardzo dużą zmianę, ponieważ jeśli policzyliście już na palcach, to z aktualnego zespołu, który przy kanale TV Gry jest, zostaliśmy tak naprawdę we dwójkę. Został Kuba Paluszek i ja. No i co dalej? Dalej oznacza to tyle, że sami nie bylibyśmy tego w stanie zrobić, więc mamy już nowy zespół, o którym powiem Wam za chwilę, bo to też jest część nowego kontentu. A nowy kontent planujemy oczywiście wciąż realizować w gamingu. Planujemy wciąż realizować go z pozycji osób, które jednak coś w te gry grają i coś o nich do powiedzenia mają, no ale nie będziemy już stać na tle ścianki i opowiadać o... Bo bez sensu by było opowiadać o grze, w której się w ogóle nie grało. To tak w sumie bezsensownie trochę, nie? Opowiada o czym w ogóle nie ma żadnego pojęcia, no bo nie grał w nią, nie? O 10 najpotężniejszych mieczach, jakie w grach się znalazły, czy o 7 easter eggach, które wywrócą cię na lewą stronę. Te treści... Myślę, że już się troszkę zestarzały i my, chcąc znaleźć coś nowego, idziemy w trochę innym kierunku. Postanowiliśmy realizować treści, które będą znacznie bardziej polegały na interakcji między sobą, które będą zdecydowanie bardziej, nie chcę mówić luźne, bo to jest takie trochę jak tłumaczenie żartu komuś po tym, jak się go opowie, ale to będą treści bardziej YouTube'owe. Jeśli mogę tak to określić, to będą treści, które oglądamy na YouTubie niekoniecznie w gamingu. Po prostu będziemy chcieli je na gaming zaadaptować. I żeby wam... Jak dla mnie z tych, co się rozeszli z TV Gry, to ten Rudy z brodą w okularach, nie wiem jak się nazywa, robi super materiały, bardzo przemyślane. Rudy, no chyba Rudy, no. No tam było... Czy tam była fajna ekipa, ci co w sumie odchodzili, to generalnie robili dobrą robotę, to tylko była kwestia, czy ich się lubiło, nie? I lubiło się ich content, jaki właśnie produkowali, nie? Ale sądzę, że każdy z nich miał gdzieś tam jakieś swoje mocne strony. Oczywiście te słabsze też były, ale nie oszukujmy się, kto co lubi. A wiadomo, że o gustach się za bardzo nie dyskutuje, więc no, ale nie, generalnie mega spoko te materiały robili na kanale, nie? No, to mówię, to tak samo jak gdzieś tam historycznie, jak jeszcze Gonciarz też był i też robił materiały, no to też robił super, to nie? A że no, rozeszli też się, no to inna ekipa weszła, ale ciągnęli to dalej, nie? Sądzę, że to też będzie dalej ciągnięte na odpowiednim poziomie, przynajmniej tak by chcieli, nie? Ale wszystko wyjdzie w praniu, czas pokaże nam, nie? Mam przedstawić, czym to dokładnie będzie. Oczywiście mógłbym wam to wszystko opowiadać, ale po co, skoro mogę wam fragmenty tego pokazać? Słyszałem, że masz nowy pomysł na grę. Oby to nie było Diablo 4. Jak myślicie, gdzie się wybieramy? Co jest, kurde? Wyobraźcie sobie, że macie od 6 do 12 lat. Ja mentalnie jak najbardziej, no. Drzewko nie do rozwoju. Z tym też, że no się nikt nie spodziewał takiej afery. Myślę, że dla ciebie najbardziej... Jeśli chodzi tutaj o Gonciarza i jego aferę, nie wiem czy oglądaliście ten jego ostatni materiał o tym, jak opowiadał, że w sumie to on był nękany i prześladowany przez tą laskę, to już w ogóle jakaś jest
niezła ścieżka, kurde, nie? Jaki wywrót w ogóle. Ale dlatego też mówię, nie warto we wszystko wierzyć, co się pojawi w internecie, dopóki faktycznie, nie wiem, gdzieś jakiegoś właśnie pozwu, zgłoszenie na policję nie będzie i tak dalej, nie? Zwłaszcza w tego typu sytuacjach, nie? Więc to wracając jeszcze do wczorajszego tematu, no to podobnie przecież z The Day Before, nie? Który się okazał gigaskamem roku 2023, więc to już... Powiedni jest kościotrup, który jest tak samo martwy jak Counter-Strike 2. To ja. Tak jest. Nice. Razem z Furasem, żeby było... Uszanowanie. W zależności jak ktoś ten fragment zmontował, to mam nadzieję, że było widać, że będzie trochę więcej interakcji między nami, będzie trochę więcej, no właśnie, rozrywkowej treści, która wciąż ma wam przedstawiać gry. Już jutro poleci pierwszy odcinek naszej zaczynającej się właśnie serii Przegrani, która, no, jest inspirowana pewnym... Ale jak samego Laska, z którym kiedyś był Kasia, sama przed nim ostrzegała, to już jest poważny red flag w tym wydarzeniu. True, to już jest mocny red flag też swoją drogą, ale on też się przyznał, że miał giga słaby czas w swoim życiu, co w sumie nie wypierał się, ale no mówię, no to jest to, co mówiłem wcześniej, niektóre informacje trzeba mocno prześcić to kurde zrobić, bo nie wiadomo, gdzie tu jest prawda, gdzie tu jest kłamstwo, co tu jest coś jeszcze ubarwione i tak dalej, nie? Super starym programem telewizyjnym, ale tego dowiecie się już we właściwym odcinku. Nie zabrakło pewnie też fragmentu z serii, która dzisiaj, czyli dwa dni przed zmianami, nadal nie ma swojej nazwy, bo nie możemy się zdecydować, więc zobaczymy, z czym to właśnie poleci. Gdyby coś faktycznie było? Będzie luźniej, ale kto to będzie robił? To donos. Zauważyliście tam pewnie dwie osoby, na policję zgłoszenie, w życiu nie widzieliście na kanale. Coś było z tym zrobione, nie? Bardzo uważnie oglądaliście jeden z materiałów we wrześniu. Dopóki tego nie mam. W tym materiale pojawiły się dwie osoby. To łatwo jest oskarżać drugą osobę i zniszczyć życie przede wszystkim, tak? Zespołu TV Gry i które będą razem z Kubą i ze mną współtworzyć nowe TV Gry. Jeśli jednak nie oglądaliście tego materiału o Paydayu, to są to dla was zupełnie nowe osoby. Ula i Frozi jednak w naszej firmie nie są wcale od jakoś tak niedawna, nie zatrudnialiśmy ich specjalnie pod to, żeby teraz tworzyć nowy zespół TV Gry, ponieważ współpracują już z nami od dłuższego czasu. Zacznę od Froziego, który ma trochę dłuższy staż u nas w firmie, który zaczynając jeszcze od newsmana w gry online, został potem wciągnięty do firmy, by zajmować się inicjatywą Friendly Fire. Nie chcę tłumaczyć, kim jest Frozi, bo mam nadzieję, że da wam się poznać w ciągu najbliższych kilkunastu materiałów samodzielnie i sami dowiecie się, kim jest, co lubi, jaki jest i jaki tak naprawdę będzie miał wkład do tego wszystkiego. Ula za to jest z nami od stycznia tego roku i kiedy ją zatrudnialiśmy, to była przede wszystkim osobą, która miała pomóc nam ogarnąć ten płonący burdel, jakim czasem jest praca na YouTubie. I udało nam się to zrobić, uważam, bardzo dobrze i wcale nie siedzi za kadrem i nie patrzy teraz, jak na to mówię. No to też okazało się, że pomysł, jaki mamy na TV Gry i wizja tego, co chcemy robić przez najbliższe lata, odpowiadają jej takie rzeczy i odnajduje się w takich rzeczach, co już wiem po tym, co zdążyliśmy nagrać, ponieważ przez ostatnie dwa miesiące robiąc jednocześnie filmy bieżące, robiliśmy też rzeczy, które będziemy publikować w ciągu najbliższych tygodni. Wszystko dlatego, że jest koniec roku i wypadałoby jednak pójść na jakieś wolne, a jednocześnie nie zostawić pustego kanału, bo nagle zmiany i co dalej. Więc zrobiliśmy trochę kontentu, zrobiliśmy trochę filmów, które są poplanowane, które są w tej chwili w produkcji i które mamy nadzieję, no przynajmniej 5-6 z nich pojawi się jeszcze w grudniu, ale tutaj jeśli będziecie ciekawi przede wszystkim tego, co chcemy realizować, jeśli chcecie dać nam szansę i zobaczyć, co TV Gry 3.0 będzie miało zamiar oferować, to prosimy was o drobną cierpliwość w tym wszystkim, bo okres przedświąteczny, jak się łatwo domyślić, jest naprawdę szalony i jeśli miałoby się okazać, że możemy coś wypuścić albo bardzo szybko i przy tym w średniej jakości, albo poświęcić temu dodatkowy tydzień, ale mieć to tak, żebyśmy byli z tego bardziej zadowoleni, to wolimy temu poświęcić ten dodatkowy tydzień, nawet jeśli by to oznaczało te trochę mniej filmów w grudniu. Mimo wszystko, najbliższy miesiąc na kanale, miesiąc powiedzmy od publikacji tego filmu, jest takim okresem, który uznajemy za bardzo reprezentatywny
co do tego, co chcielibyśmy osiągnąć przez najbliższe lata. Mam świadomość, że oczywiście nie każdemu taka zmiana będzie pasować. Dlatego też właśnie taki okres przejściowy chcą zrobić, naszą nie? działalność na dwa kanały, gdzie jeden będzie realizował to, co właśnie znacie, a drugi będzie zmierzał w tym zupełnie nowym kierunku. Gadam już i gadam od tych kilku minut i wiem, że odbiór tego będzie bardzo mieszany. Z jednej strony znajdą się te osoby, które powiedzą okej, fajnie, ciekawie, zobaczmy, co z tym będzie się działo dalej. I jeśli macie takie nastawienie, to strasznie wam dziękuję, że dajecie nam tę szansę, bo zarówno osobiście jest to dla mnie jakiś tam ambicjonalnie fajny projekt, który chcemy zrealizować, no a też oczywiście jako sołtys tego grajdołka zależy mi, żeby to się po prostu udało. Są oczywiście takie osoby, którym taka zmiana kontentu nie do końca podejdzie, więc mam nadzieję, że kanał TV Gry Plus Gol będzie właśnie takim miejscem, w którym odnajdziecie treści, które wam dotychczas pasowały, właśnie takie bardziej redakcyjne. Więc tu liczę na to, że ten podział, ten rozdział i oferowanie dwóch różnych dróg treści będzie też satysfakcjonujący dla takiej grupy osób. Ale oczywiście wiem, że będą też osoby, które w tym momencie jakby już kierują myszkę na odsubowanie naszego kanału. Jeśli taką decyzję podejmujecie, to i tak dziękujemy wam za te wszystkie tygodnie, miesiące, lata, które z nami spędziliście. To jest masa dobrych doświadczeń, jakie mieliśmy i to jest masa wdzięczności, jaką wszyscy mamy i mieliśmy zawsze w kierunku osób, które poświęcały nam swój czas, bo jeśli ktoś zdecyduje się obejrzeć nawet ten, nie wiem, 15-minutowy filmik w ciągu dnia, to jest 15 minut, które mógł poświęcić na coś zupełnie innego. Więc dziękujemy wam za to, za ten bieżący czas, za te poprzednie lata i mam nadzieję, że mogę wam też dziękować od razu z góry za przyszłość, która nas w najbliższym czasie czeka. Dwie rzeczy, które chciałbym jeszcze zakomunikować na koniec. Po pierwsze, bardzo zależy nam na tym, żeby wyjść do was jako do społeczności i poznać wasze zdanie na ten temat. To oznacza, że przy każdym filmie, jaki będzie się pojawiał już właśnie według nowych treści, pojawi się komentarz z linkiem do formularza, w którym będziecie mogli podzielić się swoją opinią. Dlaczego nie będzie to zbieranie opinii tylko i wyłącznie z komentarzy? Bo wiemy, że są osoby, które niekoniecznie chcą dzielić się swoją opinią na forum publicznym, a wolą to zrobić prywatnie wprost do twórcy. I oczywiście to nie tak, że chcemy dostawać tylko pozytywne opinie. Znaczy jasne, nie chcielibyśmy hejterskich komentarzy, bo to w niczym po prostu nie pomaga i myślę, że ani wam to nie do końca sprawi satysfakcję, takie wylewanie złości, ani nam to dnia też nie poprawi. Ale jeśli macie uwagi, jeśli macie swoje opinie właśnie nawet niekoniecznie wyłącznie pozytywne, ale co warto zmienić, co wam nie pasuje, co wam pasuje, to podzielcie się nimi właśnie poprzez ten formularz. Mamy Asię, która jest naszą community managerką od pewnego czasu, która będzie czytać te opinie, my sami będziemy je czytać i będziemy starali się dostosować ten content, który teraz będziemy robić do tego, by zarówno pasował on nam, by była taka satysfakcja z jego realizacji, ale też żeby pasował wam, bo jednak bez widzów nie ma kanału. Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu, a bez pałacu nie ma pałacu. I dlatego mamy nadzieję, że będziemy w stanie wypracować taką symbiozę. Bez pałacu nie ma pałacu. Stąd też chcielibyśmy bardzo otworzyć trochę bardziej regularny dialog między wami a nami. I zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Druga sprawa to życzyłbym sobie w nowym roku, to już takie przedświąteczne życzenia, żebyśmy grubą kreską oddzielili to, co było i to, co będzie. Nie jesteśmy kanałem To Znowu Oni i myślę, że nie aspirujemy do tego, żeby być. Ja chłopakom życzę samych sukcesów, niezmiennie od tych 2 lat prawie. I mam nadzieję, że będzie im się powodzić jak najlepiej. Bardzo chciałbym jednak, żebyśmy dotarli już do momentu właśnie, o którym mówiłem wcześniej, że TV Gry to nie są osoby, które dzisiaj są kanałem To Znowu Oni. Myślę, że możemy współistnieć w tym internecie. Jest wystarczająco duży na nasze dwa kanały. Może teraz się okazać, że jeszcze bardziej odjedziemy od siebie kontentem, który będziemy robić. I może nie będzie to już powód, żeby dokonywać ciągłych porównań między nami, bo oni są w swoim miejscu, w miejscu bycia uznanymi od lat twórcami, a my jesteśmy w miejscu, w którym tak naprawdę, mimo bycia dużym kanałem, zaczynamy od zera i ta droga prezentuje się całkiem fajnie na najbliższy czas. Dzięki za uwagę. Ten film jest, tak jak mówiłem, dość niezwykły jak na nasz kanał, chociaż kto wie, czy nie będą się pojawiały częściej takie bardziej od serca komunikacje między wami a nami. Zobaczymy. Myślę, że za jakiś czas przyjdzie moment na Q&A, w którym warto będzie odpowiedzieć na kilka pytań, w którym będziecie mogli poznać nowy zespół bliżej, ale poza tym, jeśli chcielibyście mieć z nami jakiś kontakt, to oczywiście zapraszamy was na naszego Discorda, na którym jesteśmy, na którym ciężko nam się było udzielać przez ostatnie kilka miesięcy właśnie przez natłok pracy i natłok zmian.
zmian, ale na którym na pewno będziemy udzielać się bardziej. Możecie pisać do nas na Instagramie, możecie też pisać oczywiście w komentarzach. Uzupełniajcie ten formularz, jeśli macie jakieś uwagi, którymi chcielibyście się podzielić. I przy okazji, no, od razu Wam życzę wszystkiego dobrego w święta, w nowy rok. I niech się to trzyma, dobry przekaz leci. A 2024 niech będzie sukcesem dla nas wszystkich. I zabrzmiało to jak odezwa do narodu. A 13 grudnia, jak wpuszczamy ten film, to historycznie to nie jest dobry moment na odezwę do narodu. Także zakończmy to wszystko. Jeśli dotrwaliście tak daleko, to bardzo Wam dziękuję. I dziękuję też przede wszystkim Jordanowi i Mateuszowi za lata wspólnej pracy, lata naprawdę bardzo dobrych doświadczeń, lata wielu świetnych projektów i pomysłów, które rodziły się po prostu z naszej codziennej pracy. Chłopaki, życzę Wam jak najlepiej. Mam nadzieję, że będziecie bardzo zadowoleni z Waszej nowej drogi. No i cóż, widzimy się, mam nadzieję, jeszcze kiedyś na TV Gry, a Wam raz jeszcze, drodzy widzowie, dziękuję i do zobaczenia w nowych materiałach w TV Gry 3.0. Jest. Pięknie. Nie, spoko materiał. Zobaczymy, co dalej będzie z tymi TV Gry. Czas pokaże, jak ja to zwykle mówię. Dużo na pewno zmian ich czeka. Trzy samych dobrych, no tego im na pewno życzę, ale na pewno będzie to niezwykła karuzela, która już w sumie już mocno ich dotknęła, no bo te wszystkie odejścia i tak dalej. No, zobaczymy.